mundurowi ponownie na boisku. W ubiegłą sobotę rozegrano turniej służb mundurowych w piłce nożnej, tym razem na otwartym powietrzu na boisku przy hali sportowej w Bojanie. Dotychczasowe wzmagania zawodników branżowych mogliśmy obserwować podczas turniejów halowych, a ponieważ sprawności nigdy nie za wiele, a także nieco mniej zajmowana w okresie wakacyjnym infrastruktura sportowa, to kierownictwo hali sportowej zaproponowało zorganizowanie zawodów na otwartym powietrzu. Naprawdę super z nimi robi się taką imprezę, taki turniej, bo zawsze jest widowiskowy. Tak więc udało się, jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Do turnieju zgłosiło się 5 drużyn, stawiły do rozgrywek tylko 3 i chociaż można by pomyśleć, że to niewiele w porównaniu do ilości drużyn podczas halowych rozgrywek, to jednak duch walki był, rywalizacja i zabawa także. Drużyny walczyły o Puchar Przechodni ufundowany przez Radę Gminy, Wójta Gminy Szemud i Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie. Puchar, jest on przechodni. Jeżeli dana drużyna 3 razy pod rząd wygra te turnieje, zabiera na stałe już ten puchar. Miejsce trzecie zajęła Komenda Policji Powiatowej Wejherowo. Pozycję drugą zajęła Batalion Dowodzenia Wojskowy z Wejherowa. No i pierwsze Ochotnicza Straż Pożarna z Szemuda. Wszystkim drużynom gratuluję, bo naprawdę walka była fair play. Dużo się oglądają tutaj meczy i pierwszej, i drugiej ligi futsalu, jak było na hali. Brakowało czasami tego szacunku dla drugiego zawodnika. Tutaj tego nie było. To było bardzo super. Naprawdę wspaniała atmosfera. A nieobecni? Cóż, będą mieli szansę powalczyć w przyszłym roku, bowiem turniej ma zostać wpisany do stałych cyklicznych imprez sportowych.